No i taka sytuacja. Jak jest, każdy widzi. Nie, teraz zobaczycie dopiero. O. Tak jest. To mój kumpel, ostatnio jedliśmy razem. Nowy kumpel, najważniejsze, że nie chwyta się za piwo. Dotyż, że tylko tego, z alkoholu nie dotykaj, bo tym się nie podzielę z tobą. Chciałem zrobić jakieś wideo z Laosu tutaj i jestem w moim ulubionym miejscu. Zajebiste rancho, tak to nazywam. I to, tak, to w zasadzie jest chyba rancho po prostu. Wygląda to tak, jak widzicie. Muzyczka, jest mały bar, można zamówić coś do jedzenia, jakieś podstawowe dania i przy takim stoliczku sobie usiąść. Wszystko zostanie elegancko podane, jak należy. Albo w tych altankach, czy nie wiem, jak się to nazywa. Wacek, jak się to nazywa? On nie słucha. No i teraz tak, myślę, że odpowiem w tym wideo na kilka pytań odnośnie Laosu, bo dostałem trochę takich pytań. Jestem tutaj pierwszy raz, więc nie jestem żadnym ekspertem. Spędzam tutaj tylko kilka dni, ale podzielę się moimi wrażeniami i odczuciami. Tym bardziej, że Laos nie jest takim bardzo popularnym kierunkiem wśród Polaków, myślę, bo trochę turystów tutaj jest. Szczególnie w Wangwiang, bo jesteśmy teraz w Wangwiang. Turyści, backpackersi, głównie Anglia, Holandia, Francja, jest kilka francuskich restauracji. Właśnie rozmawiałem kilka minut temu z dziewczynami też z Holandii, także trochę turystów tutaj jest. Dobra, jedziemy z koksem. Pytania i odpowiedzi, nie będę was zanudzał. 3, 2, 1, jedziemy. Krowy poszły spać, także możemy kręcić. Tutaj jeszcze widoczek na chwilę i robimy wycieczkę po tym ranchu i zaraz tutaj trochę opowiem więcej, jak to wygląda. Pewnie będzie znowu nierówno, tak jak kiedyś kręciłem. Więc jeżeli chodzi o Laos, zaczynając od cen, dość tania destynacja. Ja będę wszystko tutaj przeliczał w dolarach i powiem przykładowe ceny. A jeżeli chodzi o noclegi, pokój, powiedzmy średni standard, ja zazwyczaj w takich jestem, a można mieć za, powiedzmy, około, tutaj w Wangwiang, około 15, 20, 20 paru dolarów i wiadomo, jeszcze nie śpimy, i wiadomo, a więcej, tak, każde pieniądze można wydać, ale mój średni koszt noclegów tutaj wynosi około 20 dolarów, uśredniając. Także to nie jest jakoś dużo. A 20, nie wiem, ile jest teraz złotówka, ale powiedzmy, to będzie pewnie około 90 zł. Jeszcze jeżeli podróżujecie w dwie osoby, no to rozkłada się cena na dwie, czyli 45 zł, no to jest nic. To jest bungalow taki. Cały bungalow mam. I teraz proszę bardzo. Hop. Wangwiang, bo tutaj teraz jesteśmy, to tak jak wspominałem, małe miasteczko, ale popularne wśród backpackersów, bo co tutaj można robić? Oprócz podziwiania tych pięknych krajobrazów, spływy kajakowe, balony, paralotnie, motolotnie, takie zajebiste miejsca właśnie jak to tutaj. Wszystkie balony tutaj będą lądować na tym ranchu razem z UFO.
no bo już nie będzie miejsca na UFO. Jak tak dalej to będzie wyglądać. Wang Vieng jest mniej więcej w połowie drogi między Vientiane, czyli stolicą kraju, która jest blisko granicy z Tajlandią, a Luang Prabang, czyli kolejna destynacja, do której ja już nie pojadę teraz, bo nie mam wystarczająco czasu, ale za rok na pewno. Z tego, co rozmawiałem tutaj z miejscowymi, to Luang Prabang jest ciekawsze. Vientiane jest bardzo spokojne, mimo że to jest stolica. Z mojego doświadczenia jest no dość spokojnie. To nie jest jakieś ogromne miasto, porównując z innymi azjatyckimi stolicami czy metropoliami. A tutaj różnica jest dość duża. I cenowo podobnie jest jak w Wang Vieng. Przed przyjazdem do Laosu potrzebujecie mieć też wizę. Tą wizę można ogarnąć online. Ona kosztuje tam, w zależności bodajże od paszportu, jest różna cena, ale maksymalnie jest to $50. No ja zapłaciłem 51 bodajże chyba dolarów, jakoś tak. I ta wiza jest na 30 dni. Ja do Laosu jechałem z Tajlandii, z Udon Thani do Vientiane. Tam był też taki numer, że kierowcy z Tajlandii z autobusu nie chcieli mnie wziąć do autobusu na tą wizę, dlatego że oni potrzebowali pieczątkę w paszporcie. Tak sobie uznali, że z tą wizą nie pojadę i koniec, bo że mnie Laos nie wpuści, tak? A to jest normalna wiza przecież wydawana przez rząd, tak? Przez instytucje państwa, przez Laos. No ale ostatecznie udało się załadować do minivana, podjechać do granicy, no i tam z granicy, no to już dalej poszedłem do przejścia granicznego. No i teraz na nogach przez granicę z Tajlandią i Laosem. Tylko wyłącznie dlatego, że kierowca autobusu po prostu nie rozumie, że wiza online jest tak samo ważna jak stempelek w paszporcie, jak wiza zwykła papierowa, czy cholera zwał, to wiem jak zwał. Mimo że mam właśnie tą wizę, no dokładnie to pieprzone przejście graniczne, ważną, za $52. No ale wysadzili mnie tutaj na granicy i podbijemy w paszporcie. No i dalej, nie wiem co, coś. Pewnie wezmę jakiegoś busa do stolicy, czyli do Vientiane, tam gdzie się udaje. No i tyle. Będzie trzeba SIM kartę zmienić znowu na kolejną lokalną. Już mi się ich trochę uzbierało. No bo zaraz nie będzie internetu pewnie na tej tajskiej karcie. Chociaż w sumie nie wiem, może też trochę działa tutaj, szczególnie w pobliżu granicy. Najważniejsze, że udało się dotrzeć. Także potrzebujecie wizę, potrzebujecie trochę pieniędzy, ale nie jakoś strasznie dużo. Jedzenie jest, powiedzmy, w restauracjach takich zwykłych, prostych. Zadania główne zapłacicie $6, $7, $8, czasami 5. Jakiś fast food, czy takie drobniejsze posiłki, no to wiadomo, są tańsze. Laos uchodzi za jeden z tańszych krajów w ogóle do podróżowania. Także uważam, że to jest osiągalne. Największy koszt, no to na pewno bilet, żeby tutaj dolecieć, tak? Ale zakładam też, że jeżeli ktoś wybiera się do Laosu, to prawdopodobnie nie tylko do Laosu, tylko przyjeżdża tutaj z sąsiedniego kraju. A zmierzam do tego, że do Tajlandii, wiadomo, bilety są dużo tańsze. Jest to bardzo popularny kierunek. I z takiej Tajlandii można potem sobie do Laosu przylecieć, tak? No. To zresztą część osób, które ogląda to wideo, to dobrze o tym wiecie, bo podróżujecie sporo. Aż ile dni potrzeba na Laos? To zależy od was, tak? Ale wydaje mi się, że kilkanaście dni powinno wystarczyć na taką zwykłą podróż, zwykłą taką eksplorację. Vientiane, Luang Prabang, okolice, Wang Vieng. Warto wypożyczyć sobie skuter. Skuter kosztuje około $8 za 24 godziny, więc nie jest duża cena, plus benzyna. Benzyna jest tania. Pożyczacie taki skuter, no i posuwacie po prostu po drogach. Ja nie jeździłem wcześniej, to znaczy pierwszy raz w Tajlandii na Phuket'cie, w Patong. Tam ruch jest no szalony, na pewno część z was wie, z tych osób, która tam była. Tutaj z kolei nie ma aż takiego ruchu.
W Tajlandii wszyscy jeżdżą bardzo szybko, bardzo się wpychają. Tutaj z kolei wszyscy jeżdżą zbyt wolno według mnie, czasami flegmatycznie. No ale lepiej tak, jest bezpieczniej na pewno i przyjemniej się jeździ. Często te drogi są tutaj przynajmniej w okolicach Wang Vieng puste. Tak się pali bambus. To jest bambus właśnie. A te ogniska tutaj na tym ranczu w kilku miejscach są na komary. Wody mocno straszy komary. I faktycznie jak tutaj byłem, to kiedyś wieczorem nie było żadnych komarów w ogóle. Tylko jakieś tam muszki. Co można jeszcze na takim ranczu robić? Relaksować się. Oglądać zachód słońca, którego już nie widać, bo zacząłem za późno kręcić. Albo na przykład w nocy szukać koników polnych do jedzenia na następny dzień. Tak jak ja to ostatnio robiłem z przypadku, bo nie poinformowano mnie, co ta plastikowa butelka z źdźbłem trawy w środku robi w mojej ręce, tylko miałem to nieść, to i latarkę. No i po prostu tak sobie tutaj chodziliśmy po tym ranczu i szukaliśmy. I pytałem się, czego szukamy. Animals. No mówię, jakich animals? Zależy co, jakaś jaszczurka przyszła mi do głowy, ale do butelki. A nie pomyślałem w sumie o tym, raczej logiczne, że jakichś robaków. No i szukaliśmy świerszczy. Z tego, co później widziałem, to... O kurde, ale coś z tego. To tych świerszczy szukało więcej osób. Tam goście chodzili z latarkami i właśnie w takiej trawie jak tutaj i w takim sianie też w zasadzie ubitym na ziemi szukali tych świerszczy. I nasze wszystkie, które znaleźliśmy, a znaleźliśmy chyba aż 8, były za małe podobno, ale i tak je... I tak je zachowaliśmy. Ja ich oczywiście nie zjadłem kolejnego dnia i nie wiem, co się z nimi stało, ale taka ciekawostka. A jeszcze się wydarzyło nieszczęście. Zgubiła się młoda krowa. Szukaliśmy jej też o 10 w nocy, no i po tym ranczu. No i okazało się, że poszła po prostu do sąsiada z innymi krowami. Odbiła na lewo. Skok w bok, w drugą stronę. I jej mama... Duża krowa jej szukała i była afera, bo nie mogła jej znaleźć, ale na szczęście rano wszystko się wyjaśniło. Nie zjadł jej żaden zwierzak, nie ma tutaj też, w tej okolicy przynajmniej, tak jak mówię, nie jestem gwarantem bezpieczeństwa. I jestem tutaj tylko kilka dni, ale w tej okolicy nie ma tutaj żadnych takich, jakichś niebezpiecznych, dzikich zwierząt. A raczej jest bardzo bezpiecznie, więc nic jej nie zjadło. Nie wiem, może są jakieś węże albo coś takiego, ale nie słyszałem o tym specjalnie. Pewnie gdzieś bardziej w górach, w dżungli, tak, ale nie tutaj. Psy, na psy trzeba uważać. Na Filipinach to przerabię, mówiłem o tym już kilka razy, tak wśród znajomych. Szczególnie wieczorem takie psy bywają po prostu czasem agresywne, tak. To nie zawsze są takie słodkie pieseczki, które my mamy tam u siebie w domu. No niestety tak to nie wygląda. Także podróżując po takich krajach, uważajcie na to, szczególnie wieczorem. Nie mówię, że wszystkie psy są niebezpieczne, ani też nie straszę, ale trzeba mieć to na uwadze, bo takie przypadki pogryzień, czy ja sam na przykład na Filipinach miałem 3 takie akcje, gdzie musiałem się przed psami bronić, się zdarzają. No a i tutaj trzeba uważać na wściekliznę, ale też nikt nie chciałby być po prostu pogryziony, tak? Nie jest to chyba przyjemna sprawa, nie? Say that you say that I am the one who is tasting new cocktails, yes? And based on my opinion, it will be introduced to menu or not? Thank you.
A więc jedziemy do raju, tak jak wcześniej wspominałem. Do raju, czyli do Błękitnych Lagun. Błękitne Laguny to takie jeziorka, które są tutaj zlokalizowane w okolicy Wangyang. Jest ich 6, z czego jedno jest nieczynne, bodajże Błękitna Laguna 6, tak mi się wydaje. Tak jak widzicie tutaj, tak jak widzieliście na nagraniu, prowadzą do tych lagun takie oto drogi. No i pokażę wam po prostu, jak to wygląda. O, robaczki. Ale smaczne. Must be tasty. Proszę państwa, to jest właśnie to, czego szukałem. Błękitna Laguna 4. No co, wygląda jak cała dla mnie. Zajebiście. Ósma 30 rano, czy jakoś tak, chyba że nawet 9, nawet nie wiem. Tych błękitnych lagun jest tutaj, tak jak wspomniałem, kilka, dokładnie 6, z czego 6 jest naprawdę bardzo trudna do znalezienia i prowadzi tam, w cudzysłowie, droga, z której ja już nawet zrezygnowałem, bo szkoda było mi czasu. Mi najbardziej pasowała Błękitna Laguna 4, to jest ta, którą widzieliście na poprzednim wideo. Tutaj widzicie piątkę. Błękitna Laguna 1 i 2 są najbardziej popularne wśród turystów. Jak dla mnie trochę za bardzo zatłoczone, bo szukałem czegoś innego, raczej takiego relaksu, spokoju. Czegoś takiego, jak widzieliście na tym pierwszym wideo. Oczywiście tam później byli też ludzie, ale zdecydowanie mniej. No więc dla każdego coś innego, tak? Zależy, co lubicie. Ale jeżeli chcecie zobaczyć coś naprawdę zajebistego, coś fajnego, lokalne doświadczenie, lokalne przeżycie, które, no, które miałem szansę doświadczyć w drodze powrotnej z tych lagun, to oglądajcie dalej to wideo. I jeszcze na szybko do sklepu, po chrupki i inne szmerbajery i jedziemy. How much? Sprzedawca taki nieletni, jak widzicie. Jakaś imprezka, festyn, sam party. Krótki komentarz do zaistniałej sytuacji, o co w ogóle chodzi. A więc wracając z tych błękitnych lagun, jechałem tymi bocznymi uliczkami, żwirowymi drogami, jechałem przez wioski. Kolejny miałem je w drodze do Wangding, do centrum. No tak sobie jadę i usłyszałem w pewnym momencie, zobaczyłem, kurczę, jakaś muzyka. Coś się dzieje tutaj, tak pośrodku niczego de facto, tak? Nic tutaj nie ma znaczącego, żadnych większych zabudowań, po prostu zwykła wioska, żadnych klubów, żadnych restauracji, nic takiego. No i patrzę, wygląda to jak jakiś festyn albo coś takiego, rozłożone jakieś pawilony, bardzo dużo osób. Oczywiście żadnych białasów, byłem jedynym białasem tam, jedynym turystą. No i tak, podjechałem w sumie tym skuterem do, jeśli tak można nazwać, takiej drogi wjazdowej. Zatrzymałem się i tak się zastanawiałem, co zrobić. Tam już jacyś ludzie zaczęli na mnie patrzeć, wyglądało to być może trochę dziwnie, skąd ja się tam wziąłem i tak dalej. No ale sobie tak pomyślałem, że warto zobaczyć, co to jest, skoro już natknąłem się na coś takiego, może jakiś lokalny festyn, może jakieś święto i warto zgłębić ten temat, tak? Tam ktoś mnie zawołał w sumie, jakiś gość zaczął machać, bym przyszedł, jakieś dzieciaki podeszły zobaczyć atrakcję, nowa małpa w cyrku, no i zszedłem z tego skutera i tak sobie w sumie idę, trochę nieśmiało, później jeszcze ktoś tam do mnie zagadał, ostatecznie miałem trochę szczęścia, bo trafiłem na gościa, który, jak się później okazało, był nauczycielem angielskiego, więc on trochę po tym angielsku mówił, nie idealnie, ale dało się z nim dogadać, w przeciwieństwie do w sumie większości osób, bo jest tam ciężko z angielskim po prostu. I on mi powiedział, że to jest impreza na cześć czy z okazji małżeństwa, które właśnie wybudowało sobie nowy dom.
i wprowadzali się do nowego domu. No i w związku z tym cała wioska, cała okolica zorganizowała imprezę. Nie wiem, czy to jest tam takie powszechne, może tak. W każdym razie no, bardzo fajna inicjatywa, duża integracja tej miejscowej społeczności. Ta impreza trwała już od godziny 11 rano, miała trwać do 7 wieczorem. Za chwilę zobaczycie tutaj w dalszej części filmu, jak wyglądała ta zabawa. Zobaczycie tradycyjny czy tradycjonalny taniec laotański. Rozmawiałem z tymi ludźmi, byli bardzo otwarci, rozmawiałem. Tak jak wspomniałem, ciężko było tam z angielskim, ale niektóre osoby coś tam mówiły, jakiś łamany angielski. Głównie używaliśmy w sumie Google Translate, albo kontaktowałem się przez tego nauczyciela, przynajmniej tak długo, jak długo on komunikował w ogóle. I tak sobie żartowaliśmy też i mówię, no to, bo tam pytali mnie, czy mam dziewczynę, żonę i tak dalej, mówię, że nie. Więc mówię do tego gościa, to znajdź mi tutaj żonę dla mnie w przyszłości. I on mi mówi, to tańcz tutaj z moją żoną. No mówię, nie, no coś tam, tańcz z nią. No to dobra, jak muszę, no to tańczę. No i potańczyliśmy trochę ten taniec latański w kółeczku. Były też dotacje dla tego małżeństwa, jeśli tak to można nazwać. Ja też swoją cegiełkę tam dołożyłem z okazji tego nowego domu. Jakieś niewielkie pieniądze, ale bardzo fajna sprawa. Później oni wyczytywali imiona wszystkich. Było też moje imię, Mr. Kamil. Także było no miło i trochę śmiesznie. Last traditional party! A teraz powiedzcie, co sądzicie o tej imprezie, jak wam się podobało, jak wrażenia. Niestety nie mam tutaj większego materiału z tego wydarzenia, ale mam nadzieję, że macie jakieś ogólne wyobrażenie na podstawie tego, co widzieliście. I cóż, tym samym ten film dobiega też już końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem otwarty na wszelkie komentarze, opinie, uwagi. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do udostępniania tego wideo. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. I'm not afraid.